O budowie w tym miejscu centrum handlowego mówiło się od lat. Na ten cel inwestor przeznaczył teren po wyburzonym starym szpitalu w Szanowie. Pierwotnie inwestycja nie doszła do skutku. Teraz nowy inwestor przesłał do mediów wizualizację tego obiektu. Projekt wykonało katowickie biuro architektoniczne Stabil Spółka z OO. Ta pracownia architektoniczna ma na swoim koncie takie inwestycje jak m.in. Zielone Arkady w Bydgoszczy, czyli Silesia City Center i Dębowe Tarasy w Katowicach. Budowa parku handlowego w Szanowie ma ruszyć w trzecim kwartale 2018 roku. Jej zakończenie i otwarcie planuje się na drugi kwartał przyszłego roku. Z informacji przesłanych przez biuro prasowe projektu wynika, że park Kasztelania będzie oferował 12,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni najmu. Jego oferta ma uzupełniać to, co już mają do dyspozycji szanowianie w centrum handlowym Max w Szanowie. Inwestor liczy na spore zainteresowanie obiektem, także ze względu na jego położenie z łatwym dojazdem i bliskością autostrady A4. Dlatego dla klientów przewidziano tam 375 miejsc parkingowych.